drodzy archidiecezjanie, z całego serca życzę Wam pięknych, pełnych radości i Bożego pokoju świąt. Po raz kolejny obchodzimy narodziny Pana Jezusa, cud wielkiej miłości Ojca, który tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna. Święty Jan pisze dalej, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiemy, że kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, byli ludzie, którzy w Niego nie uwierzyli, więcej grozili Mu odebraniem życia. To wielka nauka dla nas, by te święta były także świętami głębokiej wiary, że oto sam Bóg chciał stać się człowiekiem, objawić nam swoją miłość, stać się dla nas kimś widzialnym, kimś dotykalnym, a przede wszystkim tym, który niesie ze sobą pokój. Liturgia okresu Bożego Narodzenia częstokroć będzie powtarzała tę prawdę, iż Syn Boży stał się człowiekiem po to, abyśmy my, ludzie, stali się Bożymi dziećmi. I właśnie tej łaski, tego wyniesienia nas, tej świadomości, że jesteśmy Bożymi dziećmi, życzę Wam z całego serca, każdej i każdemu z Was, moi drodzy, z osobna. Niech ta świadomość Bożego dziecięstwa pogłębia w nas radość i daje siłę, aby iść z orędziem pokoju, pojednania, przebaczenia i miłości do każdego człowieka. Pełnych radości i pokoju świąt. Szczęść Boże.